O 13:40 przyjęliśmy zgłoszenie ze szpitala, że panuje bardzo wysokie zadymienie w części piwnicznej. Natychmiast zadysponowaliśmy 4 zastępy gaśnicze i samochód podnośnik hydrauliczny wraz z dowództwem jednostki. Po przybyciu strażaków na miejsce okazało się, że faktycznie jest pożar w piwnicy szpitala. Pożarem objęte było pomieszczenie magazynowe ze starymi jakimiś odczynnikami chemicznymi, materiałami opatrunkowymi, które zapaliło się w wyniku prawdopodobnie prowadzonych tam prac niebezpiecznych pożarowo. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Strażacy ewakuowali tylko 5 osób, które przebywały w części piwnicznej. Pacjenci mogą się czuć bezpieczni. Na chwilę musieliśmy wyłączyć prąd. W tej chwili prąd już jest. Wszystkie urządzenia w szpitalu są zasilane. Odcięty jest tylko w części piwnicznej. Gaszenie jest zakończone. W tej chwili ustawiliśmy agregat oddymiający w części piwnicznej i prowadzimy oddymianie, całkowite oddymianie tej kondygnacji. Były tam prowadzone jakieś prace remontowe przy użyciu szlifierki i prawdopodobnie od tego ten pożar mógł powstać.